Na placu harcerskim w Sanoku odbyły się obchody 123. rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Najważniejszą częścią uroczystości było odsłonięcie i ulokowanie nowej figury sokoła zaprojektowanej przez Krzysztofa Woźniaka. Nowa figura sokoła, wielka, fantastyczna pamiątka pana Krzysztofa Woźniaka dla wszystkich sanoczan. Tak, bardzo się cieszę, że jednak coś w ostatniej chwili zostawił dla Sanoka, a jak to sanoczanie odbiorą, to już jest ich. Oni się będą po prostu wypowiadać na temat pracy mojego męża. Gdyby był mąż, to przypuszczam, że bronić by się nie bronił. Po prostu to jest jego wizja, to jest jego praca twórcza i każdy niech sobie to odbiera, jak sobie sam będzie chciał. Zleciliśmy, po rozmowie wcześniejszej zleciliśmy panu doktorowi Krzysztofowi Woźniakowi, który no, zrobił tą rzeźbę z gipsu. Bardzo mi się ona podobała, tam w pracowni zatwierdziliśmy ją. I jak została skończona, to artysta w wieku 51 lat zmarł. Bardzo przykra sprawa, ale została po nim pamiątka, przynajmniej ta piękna rzeźba. Zleciliśmy wykonanie odlewu z żywicy epoksydowej z włóknem szklanym do pracowni we wsi Łowce i tam została wykonana ta rzeźba, którą tutaj widzimy. Wydarzenie uświetniły występy sanockiego zespołu wokalnego Soul pod dyrekcją Moniki Brewczak oraz drużyny gimnastyków Mirosława Kazimierczaka. Lecz kiedy zagra na nich słaby grać,